I witam się z Wami z kolejną recenzją tego dnia, a jest to książeczka Pajęczy dwór pani Hanny Kobus i Natalii Skoczylas. Książeczka jest wydawnictwa OWO, aczkolwiek ja ją dostałam do recenzji z klubu recenzenta na kanapie.pl. I słuchajcie, przyznam, że właśnie ta okładka w pierwszym odruchu zwabiła mi, by ją przeczytać. Wiecie, poczułam, że bije o niej jakaś tam niewielka tajemnica i taka codzienność. A czy się pomyliłam? Przekonajcie się sami. Powiem Wam, że najbardziej z całej książki utkwiła mi właśnie w pamięci starsza pani, którą poznamy zaraz na samiutkim początku. Dumna seniorka z własnymi powiedzonkami, intuicją i przekonaniem, że im ktoś starszy, tym oczywiście więcej mu wolno. Tu pozwolę sobie wtrącić, że dobór imion był naprawdę niecodzienny. Bardzo tą książkę ozdabiały, gdyż były dosyć sporo i często używane. Treść zawierała w sobie pewną taką wyniosłość, aczkolwiek dla ludzi, którzy mieli się właśnie za lepszych i może nawet bardziej uprzywilejowanych. Powieść aż kipi tutaj dobrym humorem, chociaż nie wszystkim będzie tutaj do śmiechu. I w ogóle oprócz całej historii muszę zaznaczyć, że strasznie spodobały mi się tutaj rysunki wewnątrz. Staram się właśnie tak co jakiś czas przerzucać Wam po trochu, żebyście mogli w miarę możliwości wszystkie tutaj dostrzec. I słuchajcie, nie wiem jak Wy je odbieracie, ale dla mnie potrafiły być bardzo takie wyraziste i realistyczne. W ogóle wszystko w zależności od tego właśnie, co przedstawiały. Ja bardzo lubię, kiedy je znajduję, dlatego że to naprawdę rzadkość, bo no wiecie, że nie we wszystkich książkach się pojawiają. A dla zainteresowanych dodam, że to bajka dla dzieci wieku od 9 do 14 lat, aczkolwiek poza zabawnością porusza się tam dość ważne tematy. Polecam ją nawet dorosłym, którzy lubią się bać, no i przede wszystkim śmiać. Słuchajcie, książeczka zaczyna się dość niepozornie i prawie całkowicie ukrywa cały przekaz. Bowiem nasza staruszka nie jest zwykłą babinką, która czeka tylko na odwiedziny wnuków. To bardzo zasłużona czarownica, która spotyka na swojej drodze dwie mocno zróżnicowane dziewczyny, no, które wcale nie prosiły się o pobyt w pajęczym dworze. Są jeszcze młode i naprawdę wiele muszą się nauczyć. Wciąż muszą słuchać rodziców, choć marzy im się samowolka. Myślę, że w tej pozycji odnajdzie się naprawdę każdy nastolatek. A ogólnie powiem Wam tylko tyle, że jakiekolwiek problemy by nie posiadały, to zawsze znajdą tutaj ich odzwierciedlenie. Jest możliwe, że właśnie nie jeden nastolatek zmieni się po przeczytaniu tej książki, a już z pewnością ich rodzice mogą bardziej wyrozumiale podchodzić do ich problemów. Powiem Wam, że książka daje taki przekaz, że w życiu trzeba być sobą i naprawdę ona to pochwala i przede wszystkim stara się pokazać, że nie jest ważne to, jak wygląda ktoś, jak ktoś tam się rzuca, ważny jest, jaki ty jesteś i żebyś nie powielał tych faktów, tych wszystkich ubrań i zachowań innych ludzi, gdyż wtedy ty nie jesteś sobą, jesteś kimś innym, a po co udawać? Lepiej zobaczyć, czy po prostu ludzie nas pokochają i polubią takim, jakim naprawdę chcemy być, jakim jesteśmy, a nie takim, jakim inni by nas po prostu widzieli, żeby dopasowywać. No, ja bym na przykład nie chciała, żeby ktoś mnie postrzegał w jakiś sposób, który no, sprawia, że nie jestem sobą. Jak wiecie, jestem trochę zwariowana, no jestem sobą, nie pokazuję się, bo jak zwykle się wstydzę, także nawet tego w ogóle nie ukrywam. Może kiedyś gdzieś tam się pokażę, wcale też tego nie zapewniam, że tak się nie stanie. Czasem się jąkam, jak opowiadam, czasami są takie momenty, że muszę nawet coś przeczytać z kartki i odnośnie właśnie zwłaszcza tych cytatów, których po prostu nie jestem w stanie przy ilości takich książek zapamiętać, ale zawsze przede wszystkim staram się być sobą, pokazać to, co myślę, to, co potrafię i ta książka właśnie pokazuje, że takie zachowania pochwala. Nie patrzcie na innych, patrzcie na siebie, bo to wasze życie, nikt za was tego życia nie przeżyje. A po co później mówić sobie, że no, żałuję, że zrobiłam tak czy siak, nie byłam wtedy sobą. Bądźcie sobą, przekonajcie się, jacy jesteście, kochajcie siebie za to, jacy jesteście, jacy byliście, jacy możecie być. To zawsze wszystko zależy od Was, bo zawsze można się przede wszystkim zmienić. Jeżeli coś się w nas nie podoba, a my chcemy tej zmiany, no to dlaczego by tego nie spróbować? Także powiem Wam, że książkę naprawdę polecam. No mi się w ogóle te rysunki tak strasznie spodobały. W ogóle każdy z nich mógł sobie wyobrazić nawet coś innego. One, no tutaj akurat nie ma tego przekazu, jak zwykle na wideo nigdy nie zobaczycie, tak jak jest naprawdę. Ja uwielbiam, kiedy są rysunki w książkach, bo jak zwykle to jest niezwykła rzadkość. O, zobaczcie, super. Nie ma tak przystojnie jak przy stole.
Okej, dobra, ja już się z wami żegnam, nie przedłużam i do usłyszenia, pa pa!